Dzisiaj w Warszawie odbywa się Marsz Platformy Obywatelskiej maskaradujący jako Marsz o Wolność. Jego uczestnicy już teraz twierdzą, że są prześladowani. Próbują nas zakłócić! Zakłócają nasz sygnał GSM! Twierdzi Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Rząd zakłóca mój sygnał! Oni nas zakłócają! Czy oni są teraz z nami w pokoju? Jeżeli macie przy sobie kawałek aluminium, to pokażę wam, jak chronić się przed sygnałami rządowymi. Ale tak na serio. Panie Budka, czy wie pan, dlaczego telefony nazywają się komórkowymi? No bo istnieją takie specjalne anteny i one oprócz tego, że powodują autyzm i męczą nas falami 5G, oczywiście, to mają jeszcze inne funkcje i to do nich podłączają się telefony. Natomiast jedna antena nie jest w stanie obsłużyć wszystkich telefonów w Polsce. Dlatego różne telefony w różnych miejscach podłączają się do różnych anten, a te mają zasięg, który graniczy z zasięgiem następnej anteny. No i to przypomina trochę komórki, stąd telefon komórkowy. Cell, cell phone, komórka. Dlatego mało prawdopodobne jest, by ktoś tam pana marsze zakłócał. Raczej na danym obszarze jest w danym momencie zbyt wiele osób i nikt nie musi zagłuszać waszego sygnału GSM, on zagłusza się sam. Ale jeżeli nadal boi się pan sygnałów rządowych, które będą pana uciszały, albo jakby chciał pan wzmocnić swój własny sygnał, to...